Dlatego czas na usunięcie z przestrzeni publicznej osoby, która przez dekady brała udział w ukrywaniu przestępstw w stosunku do bezbronnych dzieci. Czas, by Jan Paweł II przestał być patronem przedszkoli, szkół, oraz kończyć z tablicami na jego cześć we wszystkich publicznych instytucjach, także tutaj w Sejmie. Uczniowie i rodzice wałbrzyskiej szkoły wiedzieli, co robią, nie chcąc go za patrona, bo często dzieci wiedzą lepiej.